Witam w analizie pierwszej partii, którą rozegrałem w tym roku. Moim przeciwnikiem był Krzysztof Łukasiewicz, a miała ona miejsce podczas szóstej rundy turniejuszowego Krakowia, na którym obecnie gram. Mój przeciwnik miał ranking 2290, miał tytuł mistrza fide, tego zawodnika dobrze znam, jest ode mnie rok starszy, rywalizowaliśmy niekiedy w mistrzostwach Polski, a niekiedy na innych turniejach. Rozpocząłem od posunięcia E4, to było moje przygotowanie, rywal decydował się na obronę Kalukan najczęściej, więc to było głównie to na co popatrzyłem, natomiast w partii zagrał E5, podczas przygotowania tylko stwierdziłem, że zagram partię hiszpańską i będę próbował ją grać na głowę, w partii hiszpańskiej jest dużo takich wariantów, które na głowę można jak najbardziej grać, jest dużo różnych kolejności. Zagrałem więc skoczek F3, rywal zagrał skoczek C6, zagrałem go więc B5 i tutaj rywal. Która zaskoczył, nie spodziewałem się obrony berlińskiej, natomiast o skoczek F6 i właśnie powstała obrona berlińska, czyli debut, z możecie bardzo dobrze kojarzyć, jeżeli oglądacie turnieje na najwyższym poziomie, bo gości on tam niezmiernie często ma, mm, często reputację nudnego wariantu. Natomiast ja wybrałem, według mnie, najciekawsze posunięcie, czyli D3. Oczywiście główną linią jest zrobienie roszady, gdzie po biciu na E4 może powstać słynna berlińska końcówka. Gram D4, skoczek D6, bijem na C6, bicie, bicie i pewnie takie, coś już nieraz widzieliście i nie będę Was już tym zanudzo i podczas partii też nie chciałem zanudzać tą końcówką, zagrałem d3 rywal wyprowadził końca na c5 i teraz główną linią w tych czasach jest zbicie na c6 i po biciu piąkiem nie bijemy pionka najlepiej bo jest hetman d4 wtedy tylko próbujemy zrobić oszadę albo zagrać jakiś inny ruch i grać na to, że rywal nie ma już uderzenia w centrum żadnego Osobiście mi te pozycje niezbyt się podobają. Białe mi są podobne trochę do wariantu Rosolimo, dlatego zdecydowałem się, że zagram posunięcie C3. Posunięcie C3 ma prosty cel. Jeżeli zrobimy roszadę, to już często może zagrać przeciwnik Posunięcie posunięciu skoczek D4, po obiciu sobie odbić gońcem i ten skoczek na C6 stoi zwykle słabo. Jak jest ograniczony piorkiem C6, więc jak rywal go wymieni, to już nie będzie stał słabo i dodatkowo będzie mógł grać sobie sam przez C6. Dlatego ideą C3 jest nie tyle gra w centrum, a ale na pewno do tego się też ten ruch przyda, co ograniczenie tego skoczka i uniemożliwianie przeciwnikowi wymiany. Tych skoczków. Tywa zagrał D5 i tutaj już byłem bardzo mm, zdezorientowany troszeczkę, bo D5 posunięcia w, nigdy w życiu nie widziałem. Główną minią jest to jest zrobienie ruszady i po ruszadzie można zagrać sobie D6, można zagrać sobie D5. Nie mówię, żebym zrobił ruszadę w tej pozycji. Miałem zaplanowane coś innego, ale może się kiedyś to mi jeszcze przyda. Natomiast po C3D5. Po prostu uznałem podczas partii, że nie widziałem nigdy czegoś takiego, więc to musi być sobie. Po partii przeciwnik mi powiedział, że widział takie posunięcie, że tak można grać. Natomiast po chwili namysłu, po dłuższej chwili zbiłem piąka na E5. Taka jest oczywiście wada tego ruchu, że odsłania się związania mogę być po prostu pionka na E5. I teraz rywa zagrał Hetman D6, co mnie bardzo zdziwiło, szczerze mówiąc, to co liczyłem głównie, to było to, że rywa zrobi Roszę i teraz próbuje grać na to, że ma więcej figur rozwiniętych, mój król jest ciągle w centrum, i przykładowo wariant, której liczyłem to jakieś bicie bicie po biciu, no jakaś próba gry na aktywność, jakieś goc G4 patrzyłem, chociaż tutaj akurat po F3 nie widziałem co bardzo tutaj przeciwnik ma robić, albo jakiś goc A6 w tej pozycji, z próbą ofiary jakości, albo jakiś skoczek G4 w tej pozycji z Jakimiś napadami na punkt F2 i nie widziałem nic konkretnego super dla przeciwnika, więc uznałem, że po rozchodzie oczywiście jeszcze policzę. Zawsze mam jakieś bezpieczniejsze opcje, typu zbicie na C6, zagranie D4 i próba gry w takiej pozycji bardziej spokojnie z więcej. Natomiast po Hetman D6 stwierdziłem, że to musi być dla przeciwnika słabe na wiele sposobów i dwoma głównymi posunięciami, które rozpatrywałem jest, po pierwsze narzucające się gońc F4, wyprowadzam gońca i tworzę rentgen, a po drugie po posunięcie D4. Dlaczego odrzuciłem gońc F4? Dlatego, że uznałem, że po gońc F4, Hetman e 6 Rival będzie mógł sobie wrócić w wariantach, które mogłyby powstać w partii, na przykład D4 na gońcem na D6, ten gonec na D6 będzie aktywniejszy, ten gońc na F4 czasami pod jakieś tempo będzie podchodził i uznałem, że D4 będzie po prostu lepszym wyborem i na to się zdecydowałem w partii Oczywiście musiałem policzyć parę wariantów, na przykład bicie na E4, bo jak zbiję gońca, no to z ideą rywal jest zawsze to, że zbije mi skoczka. Natomiast mam wtrącone posunięcie skoczek C4, atakuje Hetmana i rywal traci gońca. Długo się też zastanawiałem, czy rywal nie może być zbić skoczkiem na E4. Idea jest taka, że znowu po biciu na C5 chce mi zbić na polu E5 po prostu i nie zostać ze startem materialną Na początku myślałem, że wygrywam po biciu, biciu i biciu na C5, ale no jest Hetman C5 i grozi mat na F2 i grozi biciu mojego gońca. Też potem myślałem, chwilę znowu, że wygrywam, że jest Hetman D4 i po biciu na B5 jest bicie na G7, rywal traci tego pionka, natomiast Rywal może zbić po prostu sobie pionkiem na B5 i nie wie za bardzo, widziałem co zrobić. Dalej, pobić na się 7, no dalej mi wisi na F2. Ale w końcu uznałem, że skoczek b 4, tutaj liczyłem jakieś inne też ruchy, jak Hetman H5 i tego typu rzeczy, ale że skoczek A4 jest słaby, bo gram F3 i dopiero jak wygonię skoczka, to już nie będzie rywalowi nigdy wchodził ten mas na polu F2, czyli po prostu bije, bije, bije na polu C5. Jak rywal da mi szacha, czy jak mi zbije na C5, to zasłonię się końcem na E2, albo po prostu tym końcem na E2 wrócę pobić Hetmanem na C5. Więc taki wariant liczyłem. No i rywal dosyć szybko odszedł końcem na b6 i tutaj stwierdziłem, że już musi być dobrze. Zastanawiałem się przez chwilę, czy nie zbić na D5, ale po Hetman D5 no nie chciałem dostać podwójnego ataku. Tutaj, i tutaj, gońc C4 wiąże się z tym, że rywal mi bije na G2, niby na F7 wisi, ale wisi mi też wież na H1. Rywal grozi biciem skoczka, więc tutaj już pewnie pozycja staje się bardzo nieoczywista. No i to Hetman D5 było powodem, dla którego zrezygnowałem z bicia na D5. Przez chwilę też myślałem o jakimś normalnym ruchu typu skoczek D2. Idea jest taka, żeby chociaż. Nie, to akurat nie w tej pozycji. Więc po prostu w tej pozycji to, co zrobiłem, to zbiłem na polu. A myślałem, że gońc F4, Hetman E6, skoczek D2 ale uznałem, że lepiej już miałem nie za dużo czasu, już miałem jakieś 40 minut, dopiero ósmy ruch, więc uznałem, że wybiorę proste środki, zbiłem na C6, wtrąciłem E5, Rywal mnie związał, że nie mógł zbić skoczka i wróciłem końca na F2. Rywal musiał odejść skoczkiem, nie może iść aktywnie na E4, bo zagram F3 i skoczek się złapie, więc musiał skoczkiem wrócić i teraz miałem kolejną zagwozdkę, co w tej pozycji robić? Bo mam takie trzy podstawowe plany Albo grać normalnie tą pozycję, czyli gram sobie gęs L, 3 skoczek D2, wyplacam figurę i to, co mi się w tym nie podobało, że po prostu rywal sobie dojdzie do C5. Mam pionka więcej, ale rywal ma f 6 czy potem z na D4 i kolejnym C5, więc takie coś mi się nie podobało. W planach z szybkim F4 też mi się nie podobało to, że tym F5 nawet nie będę groził za bardzo nigdy, bo jak załóżmy, zrobię roszadę, rywal mi zbije na D4, ja mu zbiję. Rywal by sobie zrobił roszadę, no to po F5 zawsze będzie mi wisiał pionek na E5, otwiera się więc rywalowi, więc to mi się też za bardzo nie podobało. Więc uznałem, że to, co zrobię, to zagram B4. B4 ruch bardzo profilaktyczny, zapobiegam posunięciu C5 i chcę. Grać na ograniczenie tego gońca. Oczywiście Rywal za chwilę sobie zagra A5 i będzie próbował rozbijać ten łańcuch, ale uznałem, że po biciu zbije sobie pionkiem z C i będę mieć wolnego pionka A i dodatkowo no, Rywal atakuje mnie na D4, ale dosyć łatwo będzie mi gońcem z S3, czy tam skoczkiem z F3 tego pionka na D4 pobronić. Rywa zagrał F6 w tej pozycji i zbiłem na F6. Tutaj myślałem nad F4, bo mimo wszystko, dosyć kuszące jest to, żeby nie wpuszczać skoczka przeciwnika do gry. Natomiast odrzuciłem to z takiego względu, że rywal gra sobie po prostu A5 w tej pozycji i. Przykładowo, gojąc E3, nie mogę grać w tej pozycji, bo rywal sobie zbije na E5, i po biciu zbije sobie skoczkiem, bo wszedłem pod związanie. Roszadę nie mogę zrobić z dokładnie tego samego powodu, i nie za bardzo widziałem, jak dalej kontynuować grę, a czas stopnią, więc zdecydowałem się na coś prostszego. Zbiłem na f 6 zrobiłem po prostu roszadę, rywal też zrobił roszadę, i w tym momencie wyprowadziłem sobie gońca na pole E3. Pole E3, bardzo solidne, muszę gdzieś tego gońca wyprowadzić. Myślałem też przez chwilę, czy nie pójść na F4, ale zobaczyłem, że po skoczek e 4 gojąc E5, no rywal ma dosyć efektowne wieża. Bije F2 i biciu na F2 bije skoczkiem. Jak bije królem, to na tym samym motywie co wcześniej tracę po prostu pionka. I pozycja, może dalej jest dobra, bo ten gańca jest odcięty, ale szczerze mówiąc, to wątpię. Więc wyprowadziłem gańca na stojne pole E3, rywal zagrał A5. Wyprowadziłem sobie skoczka. Rywal zbił na B4, ja zbiłem na B4 i Rywal zagrał wieżę A3. No idea rywala jest prosta, żeby nie dopuścić mojego pionka do A5. Próbuję sobie tworzyć jakąś kontrę i próbuję teraz zbić na E3, poświęcić jakoś, żeby tego gońca uruchomić w końcu. Zagrałem więc skoczek B3, żeby do tej idei rywalowi nie dopuścić. I on zagrał skoczek G4. No i w tym momencie ktoś by powiedział, że super mam pionka więcej, przychodzę sobie do końcówki, ale w tej końcówce wcale nie jest tak łatwo. Rywal ma. M, jego ja opowie gońc nie ma oponenta. I w tym momencie ten gońc. Grozi mi jakąś tam infiltracją, przejściem na E2, potem na B5, na C4, no i uznałem, że tutaj bardzo ciężko będzie tą przewagę mi realizować. Liczyłem jakiś wariant, że zagram gojąc C1 w tej pozycji. Idea jest prosta, żeby wygonić go... wieżę, zagrać A3 i ustawić jakoś się solidnie, no ale koniec końców uznałem, że po białych polach rywal będzie mieć zbyt dużą inicjatywę, więc nie zrobiłem tego i zagrałem posunięcie gojąc C1, żeby wygonić wieżę przeciwnika. I tutaj był bardzo fajny wariant, który musiałem widzieć, żeby się na to zdecydować, mianowicie. W tym momencie skoczek bije F2. Skoczek bije F2 ma taki plan, że po biciu no oczywiście odbijam figurę, bicie i odbijam sobie wieżę, Wydaje się, że nic nie ma, ale rywal bije mi na B3. Jak zbije hetmanem, no to rywal bije na D4 z podwójnym atakiem, a jak zbiję pionkiem, to rywal mi daje szacha na F6. I potem na, albo nawet od razu mi daje szacha na F6, to liczyłem. Odchodzę na 1 rywal mi bije na B3, ja bije pionkiem. Chociaż teraz też pewnie mógłbym zbić Hetmanem, ale to co liczyłem, to jest, że bicie na D4. Wieża A8, bardzo ważny ruch, żeby związać gońca. I tutaj policzyłem, że Gońc F2 nic nie daje, a szach Hetmanem na F2 kończy się dosyć ciekawym przemarszem króla. I teraz wszystko się idealnie złożyło. Gońc broni pola B2, Hetman broni pola B3, wieża broni pola A1, Goęńc nie może dać szacha na F5, bo jest związany i pozycja jest dla mnie wygrana. Mam wieżę więcej i za chwilę jeszcze zbiję sobie Gońca, oczywiście. Sprytnym ruchem może być król F7 w tej pozycji, bo nie mogę być gońca, bo jest na 1 szach. Ale teraz mogę zagrać gońcem D3, gońcem nie wychodzi na F5 i jest dla mnie Okej, okay. Więc rywal tutaj pomyślał dłuższy czas, pewnie liczył tego typu rzeczy. Zagrał wieżę na A4 i po wieży A4 zagrałem spokojne posunięcie, czyli A3. I po A3 tak, tutaj zagrałem A3, no po prostu żeby pobronić pionka. Oczywiście, jakieś tam można zagrać skoczek C, 5 z wygraniem jakości, ale no nie jest to zbyt dobra jakość bo po po biciu... Bije na 4, bije rywa na D4, wisi mi wieża, wisi mi pionek i jeszcze wisi mi gońce na D2, więc to byłoby dla mnie beznadziejne. Dlatego zagrałem A3. Rywal zagrał hetmanem na g6 i teraz wymyśliłem plan, żeby przerzucić mojego hetmana na g3. Muszę jakoś tą pozycję wzmacniać, nie chciałem za bardzo grać h3, bo rywal odchodzi skoczkiem i wisi mi pionek na h3, więc uznałem, że fajnym planem, też nie mam za bardzo gdzie tego gońca na razie postawić, uznałem, że fajnym planem będzie przerzut hetmana na g3 w tej pozycji, żeby powyganić figury rywala i żeby jakoś się przemanewrować, więc przerzuciłem sobie hetmana, to znaczy na d3, rywal... Po goniec f5 no, obawiał się tego, że zagram hetman g3 po prostu I za chwilę zagram h3, ten hetman na g3 stoi bardzo dobrze Też są idee teraz ze skoczek c5, żeby po biciu zbić pionkiem zd Ustawić goleńce na b2 i to nawet ja mogę zacząć atakować króla przeciwnika na pewno ten hetman Przydaje mi się w obronie, natomiast rywal zagrał sprytnie, zagrał hetman e8 Zapobiega hetman g3, bo wisi mi goniec I dodatkowo grozi jakieś goleńc a6 teraz Więc jak rywal zapobiega, to ja Bronię po prostu gońca, żeby pogając gońc A6, no ten gońc był po prostu broniony. Pogając F5D, jak chcę zagrać Hetman G3, a rywal zagra neutralny ruch, to też chcę zagrać Hetman G3. Gając F5 nastąpiło, Hetman G3, rywal wrócił skoczkiem na F6, więc tutaj się już ocieszyłem, że ten skoczek już aż tak groźnie nie stoi. I zagrałem gońc D1. Nie byłem pewny później, czy ten ruch był jakiś super dobry, ale no miałem niezbyt dużo czasu. Moją ideą było to, żeby patrzeć na wieżę, żeby tą wieżę przestawić na E2 i próbowałem w ten sposób uaktywić moje figury. Dalej tego gońca nie chcę ruszać, bo on sobie broni dobrze tego pionka. Nie chciałem jeszcze grać Skoczek c5, bo po skoczek c5 rywal bić nie musi, rywal może wrócić wieżą na a8 i w sumie nie wiadomo czy ten skoczek na c5 stoi jakoś super dobrze, a z b3 pilnuje pionka na d4, no z c5 też pewnie by stał okej, okay, ale nie chciałem właśnie, żeby ta wieża tak szybko wróciła na a8 i na e8. Więc zagrałem Gens 1 skoczek A4 z takim Hetmana. Uciekłem na E3, uznałem, że jest to najbezpieczniejsze pole. Hetman G6 ze strony przeciwnika, i w tym momencie zagrałem F3. I rywal wrócił skoczkiem na D6, więc rywal bardzo dobrze w skoczkach z G4 przestawił na D6, gdzie chcę wejść i na B5, i na C4. I tutaj zagrałem Hetman F2, żeby zejść z otwarty linii, żeby zejść pod temp. I rywal zagrał skoczek B5, i tu moim zdaniem zagrałem dosyć niedokładnie to tą sekwencję ruchów, powinienem zagrać po prostu skoczek C5, żeby wygonić wieżę z A4, rywal by wrócił sobie wieżą i wtedy sobie odchodzę. I dlaczego ma to znaczenie? No ma to znaczenie dlatego, że jak zagrałem od razu hetman F2 oczywiście idea skoczek C5 jest taka, że jak rywal zbije, to bije sobie tym piąkiem jak rywal wejdzie na C4, no to z ustawem hetman l 4 no jest super. Mam, mm, dominuję przeciwnika po czarnych polach. Jak rywal odejdzie wieżą, która jest teraz pod atakiem, zagram sobie A4, mam wolnego pionka, pozycja jest super. To, czego się bardziej obawiałem to to, że rywal nie zbije, no ale. Hetman F2 był niedokładny, bo rywal po prostu gra skoczek B5 w tym momencie. I teraz już skoczek C5 aż tak bardzo mi się nie podobało, bo rywal odchodzi wieżą i skoczek C3 będzie groźbą za chwilę. Więc to na co liczyłem, to to że po prostu zagram go b 2 ale okazało się, że moje myślenie było troszeczkę błędne. I dlaczego było błędne? Bo rywal zagrał silne posunięcie wieża 8 i groźbą, którą przeoczyłem, jest to, że po prostu chcemy mi zbić pionka na B4. Na przykład, jak zagram teraz skoczek C5, to rywal mi bije pionka na B4, i tu już miałem 8 minut z tego co pamiętam. Rywal miał tych minut 15, i nagle się okazało, że pozycja nie jest taka prosta. Jeszcze miałem w głowie to, że mogłem zagrać sobie po prostu skoczek C5 w tej pozycji. Jak wieża odchodzi, to dopiero wtedy gojąc B2. Już nigdy nie ma żadnego nacisku, zawsze mogę sobie pionka przesunąć na 4, więc to była dużo niedo duża niedokładność z mojej strony, bo po wieża 8 robi się naprawdę już bardzo ciężko. Po Chcę 1, na przykład, żeby obronić wieżę i żeby nie było bicia na B4, jest silne wieża A3, bo odszedłem od rąk pionka D4. I po wieży A3 rywal bije wieżą. Nie mogę zbić końcem, bo rywal bije na D4 i wykorzystuje to, że król i hetman stoją na jednej diagonali. Więc takie groźby. jak po odejściu skoczka, oczywiście też wchodziły w grę. Po skoczek A5. Wydaje się, że wygrywam jakość, ale rywal. Okej, okay, teraz sam zauważyłem, że podczas partii liczyłem, że jest bicie, bicie. I Ryvan mi bije na D4, ale przecież mogę zbić gońca na B6. No, ale uznajmy, że nawet jakby zbił mi gońca na D4, to jakaś tam rekompensata jest. Chociaż teraz nie jestem pewien, czy jest ta rekompensata. Mam pionka A, przecież ta pozycja jest bardzo dobra. No, ale to jest coś, co na pewno przeoczyłem, że myślałem, że Ryvan mi zbije wieżą, zbije i zbije na D4, ale wisi mu gońca na B6. Więc tutaj uznałem już, że pora się odwrócić. Zagrałem wieża A1. Wieża 1 ma taką ideę, żeby po prostu nie wisiało wieża, bije B4. Po biciu skoczkiem, no, a 3 chciałem już teraz zagrać skoczek a4, wykorzystuje fakt, że rywal nie ma takiego dużego nacisku i na przykład jak rywal zbije wieżę, no to ok, to mogę przegrywać nawet z tego co patrzę tak, ale po bici, no musiałbym zagrać skoczek a5 wieża bije b4 OK, i po wieżowi A3 wisi mi skoczek, więc to nie było aż takie dobre z tego co patrzę teraz. Wierzę A1, rywal po prostu mógł zbić pionka, ale zagrał wieżą na A7. Idea też prosta, chcę za chwilę tego pionka zbić, nie mam jak tego pionka obronić. Zagrałem skoczek A5, liczę, to, że rywal mi zbije na A5. I teraz rywal zbił na A5, co według mnie było bardzo poważnym błędem. Rywal teraz ma gońca na B6, który stoi nagle dobrze. Jeden z pierwszych razów w tych partii, był uderza w pionka, który teraz nie jest tak dostatecznie broniony. I chodzi o to, że rywal mógł zagrać Hetman F6, naciskać mi na pionka, no nie mam jak tego pionka obronić. To na na co liczyłem podczas partii, że zagram jakieś wieża C1 na przykład, jak rywal mi zbije skoczkiem, to będzie powiązany po diagonali. Jak mi zbije gońcem, to jakiś tam nacisk w pozycji zachowam, załóżmy bicie, bicie skoczkiem, gram jakieś nie wiem, Król H1 na przykład i naciskam sobie na pionka na C6, ale na pewno była to lepsza szansa dla przeciwnika niż bicie na A5. I dlaczego? Bo po bicie na A5 zbiłem, rywal zbił, mam wolnego pionka i nagle rywal już nie ma tego nacisku na D4. I to jest według mnie spory błąd ze strony przeciwnika, że mi tego skoczka tak zbił. Wrócił sobie skoczkiem, zagrałem wieżą na otwartą linię, teraz już rywal praktycznie żadnej kontry nie ma, tak to miał kontrę na tym pionku, teraz nawet na tym pionku kontry żadnej nie widać. Skoczek c4, przestawiłem gońca na c3, rywal zagrał wieżą na a6, według mnie trochę niedokładne. Lepsze było zagranie wieżą na a7, żeby obronić pionka z c7, bo po wieżę a6 po prostu wszedłem wieżą i wszedłem z tą wieżą. To co musiałem policzyć, to to co rywal zagrał, czyli hetman d6 w tej pozycji, ale policzyłem, że mam Hetman E1 i teraz bardzo ważny wariant, że po E4 w tej pozycji, która odcina hetmana od wieży, mam posunięcie goc B4 i ta wieża jest broniona. Rywal musi odejść gdzieś hetmanem. Może jeszcze odejść im na F6. Bo jak teraz pionkiem, dobiję mi na D4 z atakiem na wieżę, ale doliczyłem się, że zagram gojąc C5 po prostu. I ta pozycja będzie dla mnie. ok, Rywal musi wrócić gdzieś gońcem na G6 i straci pionka na C7 Więc Rywal bo Hetman a1 zagrał inny ruch, który też policzyłem, ale ruch bardzo słaby. No grozi w szach na a8 po prostu i mm, jakaś tam wymiana wiecz, albo po prostu M&M jest przodu golec na b4, natomiast rywal zagrał c5. Jego idea jest sprytna, chcę po biciu zbić, jak zagram król h1 zagrać d4 i uzyskać jakiegoś wolnego pionka i jakąś aktywną kontrę. Natomiast to, co wydaje mi się, że rywal przeoczył, jest to, że mogę zbić wieżą na g7. Bardzo dobre posunięcie, pewnie genialny ruch ze strony, tak ocenię go, Komputer, bo po biciu na G7, no teraz bije na C5, no i rywal nie zdąża zbić szachem, bo sam dostaje szacha i sam traci Hetmana. Nie ma jak tego Hetmana obronić przed tym szachem z odsuny. Więc rywal odszedł na E8. Oczywiście na H8, jak odejdzie, są podobne idee. Też się gojąc, otworzy na tego króla. Natomiast po królew 8 miałem już przyjemny wybór. Na początku chciałem grać Hetman F2, żeby po prostu zbić pionka na C5. Jak rywal mi zbije na D4, no to wiem, że zbił Hetmanem. Tylko nie zdecydowałem się na to, bo jeszcze rywal ma jakiś Hetman B6. Po wymianie bije sobie pionkiem i jeszcze w jakiejś końcówce żyje, więc to co policzyłem, to po prostu że biję na C5, no Rywal odbija i gram król H1. Grozi gając B4. Teraz jest wieża blisko króla, ten król jest słaby. Oceniałem, że jest to dla mnie bardzo dobre. Musiałem jeszcze policzyć wieża E6, ale policzyłem, że po Hetman G3. No jeszcze Hetman wchodzi do ataku, wisi mu na C7 i wszystkie moje figury, no nie wszystkie, ale trzy moje figury koło jego gołego króla. Stałem jakieś wieża G8 broni grozi bardzo ciężko się przed tym wszystkim bronić. To rywal nie ma sposobu, żeby się obronić i przed szachem, tu, i przed biciem na C7. Zagrał trochę rozpaczliwie, zagrał z D6. mi mówił, że. Może że E8 było lepsze, ale wieża E8 napotyka się na bardzo ładnego mata, na którego liczyłem, czyli szacha tutaj i mata na G7. Zagrał skoczek D6, ale teraz już daje szacha i po prostu daje kolejnego szacha, żeby obronić mojego gońca. Rywa się musi zasunąć skoczkiem i bije mu wieżę. Mam wieżę więcej, jeszcze muszę uważać na motywy mata na ostatniej linii. Rywa próbował to wykorzystać grając Hetman C4. Według mnie ciekawą próbą było Hetman F2, ale po Hetman F2. No mogę zagrać się nawet gońcem na B3 i nie będzie groził żaden tutaj mat, bo jest kontrolowany pod e 1 i kontrolowany pod F1 przez wieżę. Więc okej, okay. zagrałem rywal z Hetman C4, żeby dać mi Mata na F1, ale oczywiście na to się nie złapałem. Zagrałem go B3 z prostą ideą, żeby wieża zaczęła bronić pola F1. Rywal mi zbił tego gońca, ja mu dałem szacha, zbiję mu skoczka i partia za chwilę się zakończyła. no rywal masowego króla i ma wieżę mniej, więc dałem szacha, dałem szacha i dałem Mata. Więc partia moim zdaniem całkiem dobra, poza pewną wpadką, która się zdarzyła mi mniej więcej w tym momencie, kiedy dopuściłem rywalowi do. Bo Hetman F2 do skoczek B5 jeszcze to nie był koniec świata, ale później do tego, że zagrał wieża 8, i nagle zaczęły się pojawiać różne motywy taktyczne z biciem na a 3, z biciem na B4, czyli coś, co sobie mówiliśmy. I teraz zobaczmy sobie, jak wyglądało to wszystko według komputera. No oceniam, że dokładność jakaś super wysoka nie była, stawiałbym na 91%, przez to, że się zdarzyła mi pomyłka. I. W tym momencie właśnie sobie tą dokładność zobaczmy 92,5. Więc dokładność całkiem ok. I D5 O dziwo jest książkowym ruchem, nie znałem tego posunięcia Ok, jest trzecie w kolejności i co po D5 się gra? Bije się na D5 po prostu, ja zbiłem na E5 I rywal powinien zrobić roszadę Połączmy sobie ocenę Roszada, skoczek C6 BC, GONENCE C6 GONENCE F2. Liczyłem takie coś, ale uznałem, że okej, okay. skoczek G4 i schowam. A, ok, skrodek E1 to Hetman F6. Z groźbą mata i wisi mi gońc Ok, więc to jest ważny wariant, który może bym policzył, ale którego podczas partii nie widziałem. Jak nie GONENCE F2, to co? To skoczek G4 jeszcze, ale po skoczek G4 myślałem, że mam po prostu D4, a i Hetman F6 znowu. Okej, okay, to takie rzeczy tu wchodziły No ale uznałem też, że mogę zbić gońcem nawet jak coś się złego stanie Zrobić roszady, jak rywal mi zbije na e4 to zagram d4 Jeszcze w tej pozycji nie jest źle dla mnie Ale no na pewno hetman d6 rywal zagrał dosyć szybko i było dosyć sporym błędem Zagrałem d4, które było najlepsze Sprawdźmy czy... No tak, d4 było zdecydowanie najlepsze, po f4 pewnie hetman e6 Czy coś innego nawet Okej, okay, gońc f2 i hetman c5, Ale ja liczyłem tylko gońc f2 tak i skoczek g4 i to co policzyłem to to że po prostu uciekam królem na e1 skoczek e5, a i tak coś tutaj było przeoczone skoczek d3 było przeoczone, okej okay. tak jak mówię, Gając f4 praktycznie nie liczyłem bo skupiłem się na tym czy d4 przychodzi, bo d4 wygląda dużo lepiej i jak przechodzi to to d4 trzeba zagrać zagrałem to d4 przeciwnik zagrał gałęz b6 no po skoczek e4 dobrze policzyłem że jest f3 i... F3 według mnie kluczowy ruch, no jeszcze jakieś koniec c6, bc6, ale też z ideą f3 Ale okej okay. mm. D4 nastąpiło, koniec b6, odczuć przeciwnik zbiłem na c6, bicie e5 nastąpiło, koniec e2 najlepsze B4 Tutaj właśnie był ten ciekawy moment, no uznałem, że b4 jest najbardziej praktycznym posunięciem O h5 też liczyłem takie idee, no ale uznałem, że co to za różnica jak zagram tak, tak i rywal pójdzie na e7 Sprawdźmy, jaka jest różnica według komputera Okej, okay, komputer tutaj niewzruszony roszada, bicie Golec H6, no nie jest to ludzkie podejście Żeby oddawać świeże zdobytego tego pionka Ale no wiadomo, ma to sens, jak się to zobaczy W analizie z komputerem Ale okej, okay, ja zagrałem bardziej po ludzku, zbiłem, zbiłem, zrobiłem roszadę, roszadę. Golec E3 Skoczek D2, bicie, bicie Skoczek B3 Golec C1 a3. I gdzie się wkradł błąd? Stąd tutaj wieża A2 można było od razu. Ja zagrałem tak, później wieża A2. d 1 niedokładny. Skoczek C5 trzeba było od razu. Znałem, że wyczekam jeszcze z tym. W d 1 wydawało mi się fajne, że na dłuższą metę wygania wieża i przechodzę na E2 wieżą, ale minusem jest to, że puszczam pole C4. Liczyłem na to, że no, pole C4 jeszcze przeżyje jakoś, ale okazało się, że pole B5 było groźniejsze podczas partii Hetman G6F3. Co tutaj było lepsze? Skoczek C5 cały czas. I Hetman F2. Znowu niedokładnie, tak jak mówiłem, znowu skoczek C5 należało grać. Ja chciałem z tym wyczekać, chciałem to jak najlepiej przygotować, no ale nie było na co czekać. Wieża A8, i teraz zagrałem wieża A1. Skoczek A5, no właśnie, moim przeoczeniem było to, że myślałem, że po skoczek A5 biciu, biciu jest bici na D4. Nie wiedziałem, że wisi goniec B6 po prostu. Więc skoczek A5 rzeczywiście dużo przy miałbym po prostu jakoś więcej. Natomiast ja zagrałem wieża A1, rywal zagrał wieża A7, zagrałem skoczek A5, no po skoczek C5 też przez chwilę to liczyłem, ale nie podobało mi się skoczek A3. I. A, ja liczyłem tylko bicie, bo myślałem, że jak ten skoczek wróci na C4, to nie będzie dla mnie zbyt przyjemnie Tu oceniłem, że jest równa, więc zagrałem skoczek A5. No i tutaj według mnie krytyczny błąd ze strony rywala, czyli bicie na A5. Krytyczny, bo potem już mi się grało bardzo łatwo, a jemu się grało dosyć ciężko. Mógł zagrać to Hetman F6. Bo Hetman F6, no chciałem zagrać jakieś po prostu albo A4, albo wieża C1 liczyłem. Czemu nie wieża C1? Tak, tutaj zastanawiałem się, czy rywal na pewno nie może zbić na D4. i Hetman H6 nie widziałem, ale coś czułem, że w tej pozycji może być nie tak w niektórych momentach. Ale okej, okay, rywal zbił, ja zbiłem, zagrałem A4, zagrałem wieża a 1 Tutaj uznałem, że nie ma różnicy co zagram najpierw, czy gań C3, czy wieża a1 według komputera jakaś różnica jest ale na tyle subtelna, że oby jej nie dostrzegliśmy hetman d6, hetman a1 i nastąpiło c5, które podstawiło bicie na g7 królew 8 tak i później partia się już skończyła w dosyć dobry sposób więc partia wygrana, partia z pewną przygodą, że miałem przewagę, miałem przewagę potem tą przewagę trochę wypuściłem ale na pewno cieszy to, że tą partię wygrałem, mam 4 punkty z 6 partii już szansa na normę zbyt dużych nie mam, bo musiałbym w ostatnich trzech rundach trafić na wszystkich graczy utytułowanych, co myślę, że się nie zdarzy, bo z moim rankingiem pewnie będę grać jeszcze w następnej rundzie z Kim Słabszym. Ale kto wie, jeszcze jakieś matematyczne szanse na pewno są. Kolejna runda już za niecałe dwie godziny, więc do kolejnej rundy za chwilę się będę szykował, a wam dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzu nowy, nowy rok już pisaliście. Napiszcie pierwsza partia w komentarzu Wy będę wiedział, że dotrwaliście do końca. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, cześć.